Dzień dobry, witajcie. Myślę, że część z Was już wie, że mam przyjemność być ambasadorką marki Lasocki, która dostępna jest między innymi w sklepie internetowym CCC.eu. Wiem, że dla części z Was takie zakupy online są pewnego rodzaju nowością i mogą budzić pewne obawy. Dlatego ja wraz z marką CCC chciałabym Was teraz przeprowadzić od początku do końca przez cały proces takich zakupów, żeby Wam pokazać, jak jest to proste, łatwe, nieskomplikowane, a przede wszystkim bezpieczne. Najpierw wchodzimy na stronę sklepu CCC. Wyświetlą nam się kategorie produktów do wyboru. Są to nowości damskie, męskie, dziecięce, torby, akcesoria. Wchodzę w buty damskie i mogę wybrać sobie markę. Ja oczywiście wybieram markę Lasocki. I mamy tutaj takie filtry jak cena, rozmiar, kategoria. Klikam i baleriny zaznaczam w tym kwadraciku i zjeżdżam kursorem na pole zastosuj i wchodzę. Jestem, wyświetliły mi się wszystkie dostępne w tej chwili w sklepie baleriny. Przeglądam sobie całą stronę do wyboru, do koloru. Mnie najbardziej podobają się te. Wchodzę w zdjęcie i dostaję wszystkie szczegóły dotyczące tego właśnie modelu butów. Mam również wszystkie możliwe w tym fasonie kolory oraz rozmiarówkę. A gdybyś chciał się dowiedzieć, z czego jest zbudowany ten but, klikasz tutaj na dole w szczegóły produktu i wyświetlają Ci się wszystkie informacje. I sprawdzam, z jakiego materiału wykonane są moje baleriny. Mogę sobie też sprawdzić na przykład wysokość obcasa. No dobrze, no to ja już znam wszystkie szczegóły dotyczące moich butów. Wychodzę z tej planszy, wchodzimy w okienko pomarańczowe, dodaj do koszyka. Klikamy, wyświetla nam się plansza z napisem produkt został dodany do koszyka. Znajdujemy się teraz na stronie wirtualny koszyk i wybieramy metodę dostawy naszej przesyłki. Ja się decyduję na przesyłkę kurierską i Wam też to rekomenduję. Chciałam Was zapewnić, że wszyscy pracownicy, którzy mają kontakt z tą przesyłką, pracują w rękawiczkach, ich stanowiska pracy są zdezynfekowane, więc jest tutaj absolutne bezpieczeństwo, a przesyłka dostarczona jest kompletnie za darmo. I teraz płatność. Ja decyduję się na szybki przelew. Wyświetlona jest tutaj całkowita suma naszych zakupów. Klikamy w pomarańczowy kafelek z napisem przejdź do zamówienia i wyświetla nam się plansza z napisem zaloguj się, ale ja chciałam Wam zaproponować inną opcję dla tych, którzy nie mają jeszcze swojego konta w CCC. Wtedy wchodzicie na pomarańczowy kafelek z napisem zarejestruj się. Przed nami kolejna plansza. Są to dane do zamówienia. Musimy dokładnie wszystko wypełnić, a w przypadku zakładania konta musimy wyrazić zgodę na jego założenie i kliknąć w ten mały kwadracik z napisem chcę założyć konto CCC. To wszystko, kiedy już wypełnimy, przechodzimy znowu do planszy z napisem podsumowanie. Akceptujemy regulamin serwisu, klikając w ten malutki kwadracik i przechodzimy do pomarańczowego kafelka z napisem zamów i zapłać. Po kliknięciu przenosimy się na stronę, na której musimy wybrać metodę płatności. Ja wybieram przelew, płacimy, no i po sprawie. Prosto, łatwo i przyjemnie. Mam nadzieję, że ci, którzy mieli jakieś obawy czy wątpliwości związane z taką formą zakupów, już się ich pozbyli. No i cóż, no pozostaje mi życzyć Wam powodzenia.